Siema, moi drodzy. Tu jestem z Anastazją. Anastazję, jesteś Research Assistant, prawda? Tak, zgadza się. Jak to się mówi po polsku? Zawsze mam z tym problem. Asystentką... Kwerendową. Słuchajcie, jeśli wiecie, jaka jest odpowiedź na to pytanie, to śmiało napiszcie w komentarzach. I ja poznałam Anastazję, ponieważ... tu się pojawi nagle, znikam książkę. Polskę 1939, pierwszy przeciw Hitlerowi, który został wydany jeszcze niedawno tak naprawdę. Dopiero co? No, na rynku polskim i również za kilka dni będzie anglojęzyczne wersje, napisane przez pana Rogera Morehouse'a. Dobrze powiedziałem? Bardzo ładnie. No i Anastazja właściwie pomogła Rogerowi. O, lubię jak odmienię to ten. Chyba wiem, jaki jest temat książki, ale proszę nam powiedzieć, jakie są te tematy, czy to jest o jakiej części wojny dla Polski ta książka? Jest to książka o polskiej kampanii wrześniowej, znanej też pod nazwą Polskiej Wojny Obronnej 1939 roku. I najciekawsze, jest bardzo dużo ciekawych elementów w tej książce i mogłabym o tym dużo mówić, bo znam ją prawie całą na pamięć. Ale najciekawszą takim elementem, myślę, że dla Polaków jest to, że jest ona napisana przez historyka angielskiego. I jest to pierwsza taka pozycja w ogóle w literaturze historycznej brytyjskiej i zachodniej na ten temat korzystająca z polskich źródeł. Tak, i właściwie to jest książka bardzo z polskiego punktu widzenia, bo okazało się, że niemiecka narracja tej kampanii została prawie całkowicie zjedzona, można tak powiedzieć, zaakceptowana przez Brytyjczyków, Amerykaninów i tak dalej. I niektóre mity dalej żyją do dziś, że na przykład... jak to się mówi, husarie czy kawalerie? Ułani polscy. Ułani, przepraszam, tak zaatakowali czołgi, nie? Tak, a nawet Polacy to powtarzają. Całkowity miec, moi drodzy, prawda? Zupełnie nieprawda. Jak wyglądała praca nad tą książką z twojego doświadczenia? Była to bardzo przyjemna praca. Jeden z moich ulubionych elementów mojej pracy w ogóle. Polegało to na tym, że Roger, ja się śmiałam, że jestem psem gończym Rogera. Roger podrzucał mi temat, mówił o czym chciałby pisać i ja szukałam w archiwach, w literaturze źródeł na ten temat. Rogerowi bardzo zależało na tym, żeby mieć materiały z pierwszej ręki, relacje świadków, których jest w tej książce bardzo dużo, relacje Polaków cywilów, wojskowych. Z właściwie każdej części, każdego etapu tej kampanii i z różnych części kraju. Także to było moje zadanie. Musiałam znajdować w archiwach w Polsce, w Londynie materiały. I właściwie dzięki Anastazji ta książka rewelacyjnie się czyta. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że tylko Brytyjczyk potrafi wytłumaczyć Brytyjczykom czy Amerykaninom polską historię, bo inaczej piszemy nasze książki w języku polskim. To jest moje wrażenie, czy byś zgadzał się ze mną. To jest tak, że masz to z jednej strony z lotu ptaka i z drugiej strony masz tak, czujesz się, że jesteś tam. I tak Brytyjczycy, brytyjskie historycy jakoś tak połączą te dwie rzeczy tak ładnie. Więc my powinniśmy być wszyscy Polacy wdzięczni Rogerowi, bo naprawdę w fakcie nie było takiej książki o kampanii wrześniowej. I teraz jesteśmy w 2019 roku, więc jak to jest możliwe, że przez ostatnie 30 lat wolności, z której moglibyśmy się cieszyć, że nie było możliwe, żeby ktoś po prostu wziął się do roboty i napisał taką książkę, czy sfinansował taki projekt, coś takiego. To jest tylko dzięki Rogerowi i dzięki Anastazji, że pojawiła się ta książka. No i dlatego ja mocno promuję, ponieważ przeczytałem już wersję w języku angielskim. Ja mam kopię, którą właściwie daję mojemu teściowi za kilka dni, bo on mi daje mnóstwo książek i wreszcie mogę mu odwdzięczyć za to. No i Anastazji, ja chcę ci gratulować, bo pewnie to było dużo roboty. Bardzo dużo. Czy kupa roboty to jest potoczne? Kupa roboty. Kupa roboty jest tak okej? Okay? Tak. Bo z Anastazją możesz zadać, bo ona uczyła się filologa, ale od filologa miałeś jakieś... Tak, miałam wykłady z profesorem Gruszczyńskim. Czy ty potrafisz robić to symultaniczne przetłumaczenie? Zdarza mi się to, tak. Męczące, nie? Wolę symultaniczne niż konsekutywne. Tak? Jaka jest różnica? Nie, bo konsekutywne jest tak, że... Że muszę zapamiętać wszystko, co Roger mówi, zanim to powiem. To zależy na osobę, nie? Bo niektórzy gadają non-stop przez 5 minut, a potem ten widać. Strasznie interesuję się z tą pracą, bo to jest strasznie męczące, słuchajcie. Jest tak, kurczę, jak ja staram się przetłumaczyć symotyn czy konsekwent.
po prostu po 5 minutach mózg puknie, nie? Trzeba mieć dużo wprawy. No, hardcore. Więc słuchajcie, serdecznie polecam. Link do książki jest w opisie. Nie ma wymówki. Wspierajmy Rogera, wspierajmy Anastazję, wspierajmy upamiętanie polską historią naszą, bo to jest w naszych interesach, żeby obcokrajowcy dowiedzieli się o naszej historii. Musi zacząć najpierw z kupowaniem właściwie tą książkę w języku polskim i od 5 września będzie książkę w języku angielskim, więc śmiało wysyłajcie waszym kontaktom w anglojęzycznych krajach. Będzie dostępny w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie w kwietniu przyszłego roku. Tak jest. Ale oczywiście dalej możecie zamówić na Amazonie Code.UK, czyli na angielskiej stronie i po prostu płacić za transport i już będzie u was, właściwie w waszych rękach, tak jak ja teraz mam. Więc słuchajcie, moi drodzy, do dzieła.